Dzień dobry Panie Kamilu. Dzień dobry Panie Łukaszu. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia po 3 latach. No i pytanie... Myślałem, że to dawniej było. 3 lata, w sierpniu bodajże. 3 lata temu. Nie boi się Pan udzielać wywiadów teraz? To znaczy, czy to nie jest tak, że wszystko może być użyte przeciwko Panu? Wszystko zostało już użyte przeciwko mnie, nawet fragmenty Pańskiego wywiadu ze mną sprzed owych 3 lat. W związku z czym powiem Panu tak. Ja się już niewielu rzeczy boję. Natomiast wiem na pewno, ile rzeczy niektóre kosztują. I to jest, to są takie dwie lekcje, które z tych blisko 2 lat wyniosłem. Jakie to są lekcje? No jedna właśnie taka, że... Niczego się nie... Że w życiu właściwie nie ma się czego bać. No, że jeśli ktoś będzie chciał, to może uderzyć za rogiem, siekierą, świństwem, kłamstwem, zarzutem, plotką, czymkolwiek. Więc nie ma się czego bać, bo broń się zawsze znajdzie, jeśli znajdzie się wróg. A druga rzecz to taka, że trzeba się na to oczywiście przygotować i uodpornić. Ale druga rzecz jest taka, że to boli, że to niestety ślady zostawia w psychice. Powiedział Pan takie zdanie w wywiadzie u mnie: jestem ostatnią osobą, która na media powinna narzekać. Ja nadal nie narzekam na media, chociaż nie ma co ukrywać. Przez 27 lat w tej chwili dokładnie, te media, które zaczynaliśmy robić w 1989 roku z grupą fantastycznych zapaleńców, trochę doświadczonych, a trochę kompletnych żółtodziobów, to są zupełnie różne media niż te, które mamy dzisiaj. I ja nadal nie uważam, żebyśmy mieli co narzekać na media. Możemy narzekać na to, że spsiał poziom dziennikarstwa i to potwornie. Media są, jakie są. Media jest telewizja, jest internet, jest radio, jest prasa. Ludzie znacznie mniej przygotowani do tego zawodu i znacznie mniej wiedzący, czym on jest, się za niego zabierają, piszą co chcą, nie sprawdzają w żadnych źródłach. I ja nawet nie mam na myśli teraz, żeby była jasność artykułu, który jest przedmiotem sporu sądowego. Bardziej na myśli mam te wszystkie artykuły, które powstały później. Mhm. Czyli, że ktoś coś przeczytał, jakaś pani napisała felieton w wysokich obcasach. Ten ostatni. Tak, ten ostatni. Napisała tak, jakby spędziła ze mną przynajmniej 20 lat mojego życia. Znała mnie od podszewki, nomen omen. Wiedziała, że jestem najgorszym szefem na świecie. Sprawdziła to za pomocą urządzenia do badania najgorszych szefów na świecie, wynalezionego przez amerykańskich naukowców w Dolinie Krzemowej 2,5 roku temu. Piszę to z taką niezachwianą pewnością siebie. Piszę pierdoły o tym, jak przyjmowany jest do czołg w posadzie, chociaż nie ma o tym bladego pojęcia. No i piszę, no wolno jej, no co mam się procesować. Wraca Pan z nowym portalem, z nowym programem i z nową książką. W książce dużo o zarzutach. Czy którekolwiek z tych zarzutów, albo inaczej, które z tych zarzutów stały się, mają swoje potwierdzenie? Czyli jakby są sprawy, był sąd, była komisja, czy jakiekolwiek mają swoje potwierdzenie? Wie Pan, to bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że tu trzeba być już serio. To znaczy, tu już uśmieszek znika z twarzy. To są sprawy, które się opierają o kodeks karny, o tajność postępowania i tak dalej. Ja mogę powiedzieć tyle. Oskarżono mnie o molestowanie seksualne i o mobbing. Przedmiotem procesu są artykuły i to dlatego, że ja pozwałem ich autorów. Jeden z tych procesów się zakończył nieprawomocnie oczywiście, to ten wygraną prywatny, tak, moją wygraną. Drugi się toczy. Ani słowa na temat tego artykułu, na temat tych procesów nie powiem. Mogę powiedzieć tylko tyle, że zgodnie z prawdą prokuratura chyba później, a Państwowa Inspekcja Pracy wcześniej. W każdym razie, że obydwa te zarzuty, czyli molestowanie seksualne i mobbing, były przedmiotem badania prokuratury i Państwowej Inspekcji Pracy. Obydwie te instytucje swoje postępowania umorzyły, ponieważ nie stwierdziły niczego, co kwalifikowałoby się pod jakikolwiek zarzut prawa karnego czy innych przepisów prawa pracy na przykład. No i tu muszę postawić kropkę. A komisja w TVN-ie? Komisja nie była komisją, komisja była zwyczajnym sądem kapturowym. To jest mniej więcej tak, jakby
wszystkich współpracowników Jakubiaka, nie wiem ilu ich pan ma, ale załóżmy, że mam ich 50. Mhm. Zaprosić przed oblicze Durczoka i powiedzieć tak, co pan myśli o panu Jakubiaku, a czy on się kiedyś zirytował, a czy on coś zawalił, a czy on pana okrzyczał, a czy on powiedział kurwa, a czy on powiedział jeszcze jakieś inne brzydkie słowo. No i tam, tam sobie mówią sobie ci ludzie, co chcą, tak? Część ceniła mnie jako szefa, w związku z czym zeznawała tak, a nie inaczej. Część mnie nie ceniła, nie lubiła, pewnie miała ku temu powody. Zeznawała jeszcze inaczej. Potem się to wszystko spisuje. Potem na tej podstawie robi się 100 pytań. Potem się zaprasza Durczoka na koniec. Pyta się go o te 100 spraw. On odpowiada najszczerzej, jak potrafi. Pod wykrywaczem kłamstw. To na koniec. To było grande finale. Ja wcześniej zrobiłem te badania. Poprosiłem biegłego sądowego przez kancelarię prawną oczywiście. Z listy biegłych sądowych, tak żeby nie było podejrzeń, że to nie wiem, ktoś prywatnie coś robi, tylko autoryzowany, certyfikowany biegły. To sobie zostawiłem na koniec, w kopercie leżało, tak jak ta strzelba, co wisi na ścianie w teatrze, to w pierwszym akcie, a w trzecim musi wypalić. Ja odpowiadam na te pytania, bo rozumiem, że po to tam przyszedłem, żeby pomóc komisji w wyjaśnieniu tych spraw. Potem rzucam na stół te wyniki badań wariografu, wykrywacza kłamstw. Są jednoznaczne. Na korzyść pana? Na moją korzyść. No i w poniedziałek zostaję zaproszony do prezesa, mimo zwolnienia lekarskiego. No i się dowiaduję, że ustalono, iż kilka osób zostało... No tu też mam kłopot teraz, bo ja tego nie dostałem do ręki. Ja znam to, co było w internecie. Kilka osób zostało narażonych na niestosowne zachowania z mojej strony, a ja wprowadzałem zarządzanie przez strach i jeszcze jakoś tak. Ja tego nie lekceważę, broń Boże, oczywiście, tego, co napisała komisja. Natomiast to nie była komisja, to był sąd kapturowy, w związku z czym, jeśli ja nie miałem prawa nawet ustosunkowania się do zarzutów tych osób, zanonimizowanych, chociaż ja doskonale wiedziałem, za jakim zarzutem kto stoi. To był jeden z powodów, dla których wiedziałem, że nie wrócę do faktów. Bo wiedziałem, co kto mówił, mimo że tam nie było ani jednego nazwiska. No to wie pan, to jakby trudno to traktować jako coś serio. No. To myślę, że o każdym można by było coś takiego zrobić. O każdym szefie, który ma wrogów, ma przyjaciół, ma sympatyków i kibiców i ma takich, którzy najchętniej by go utopili w łyżce wody. No już. Dlaczego zatem zarzuty trafiły się akurat panu? Dlaczego ta afera wybuchła obok pana? Nie wiem. Nie wiem i powiem panu szczerze, panie Łukaszu, nie mam ochoty w ogóle się nad tym zastanawiać. Musiałbym albo iść w stronę teorii spiskowych, albo w stronę transakcji, której przedmiotem był wtedy TVN, czyli kupna sprzedaży, o której... Przez Amerykanów? Bądźmy szczerzy, przez Amerykanów, o której bądźmy szczerzy, nic nie wiem. Nic nie wiem, bo nie byłem na żadnym etapie jakby tego postępowania wciągnięty w jakiekolwiek szczegóły, wiedziałem tyle, ile mówiły korytarze. Mógłbym oczywiście iść w jakieś kompletnie spiskowe teorie, więc pomyślałem sobie, a na cholerę stary się masz tym w ogóle zajmować. No, jesteś facetem, który został opisany przez ludzi, którzy się pod tym artykułem podpisali z imienia i nazwiska, a zamieścili go w określonym tygodniku. No to walcz z cynglami, skoro nie jesteś w stanie ustalić mocodawców. No i dlatego wylądowaliśmy w sądzie. Co się działo z panem przez ten okres, kiedy pana nie było w mediach? Najpierw się pionizowałem, bo to, wie pan, to żartować możemy, ale to jest jak zderzenie z pendolino, jak się, albo sterzewę, jak się widzi w kiosku trzy okładki trzech czołowych tygodników i na nich jest moja twarz i takie albo inne zarzuty. Nie ma takiego mocnego, który by to wytrzymał. Nie ma. Albo ktoś ma wygumowany strach. No to ja nie jestem w tej kategorii ludzi, którzy by mogli sobie wygumować emocje do tego stopnia, żeby się nie poczuć znokautowanym w takiej chwili. O, to może takie określenie jest najlepsze. Nawet najpierw się pionizowałem. Potem się trochę obijałem.
Potem, jak zacząłem wracać do równowagi takiej psychicznej i popracowałem trochę nad sobą, to stałem się ojcem, którego nie było 19 lat w domu, więc mój syn patrzył na mnie jak lekkiego wariata. Stary o 12 we wtorek w domu jeszcze obiad gotuje, to w ogóle jakieś szaleństwo. No więc trochę sobie odnowiłem relacje z moim dzieckiem, trochę sobie pomyślałem o życiu. A jak mi to już minęło i się wynudziłem troszkę, no to wiedziałem, że wrócę do pomysłu Silesianu, czyli mojego portalu. Mhm. I tak się stało, zacząłem pracę nad nim. Czy odczuwa Pan troszkę, że musi na nowo budować siebie w mediach? Ja myślę na pewno, że tak, bo no nie, no nie ma co udawać. Ja gdzieś w którymś wywiadzie powiedziałem, że moim zdaniem to jest trochę tak, że ci, co uważali Dworczaka za buca, to nadal go uważają, ci, co lubili, to nadal lubią. Ale gdzieś po środku jest jednak na pewno grupa ludzi, która nie wie, co o tym myśleć. Mhm. Ja też dlatego jakby wydałem tę książkę, oprócz takich terapeutycznych zapędów i tego, co dobrego dla mojej psychiki wynikało z pisania. Pewne rzeczy warto pisać. Mhm. Nie tylko myśleć o nich, ale pisać. No to tak jak powstawała ta książka i ją też pisałem, no to pomyślałem, że to takie jest trochę, nie chcę powiedzieć odbudowywanie siebie, bo to by wyglądało tak, jakbym pokazanie się na nowo, znaczy pokazanie swojej wersji, pokazanie, że ja nie mogę, też przez długi czas w ogóle nie mogłem o tym mówić, no bo takie były zapisy różnych ustaleń, które poczyniliśmy, okej. Okay. Ale zapisy się skończyły i pomyślałem sobie, że warto też powalczyć o swoją prawdę. Jak zobaczyłem teraz Tygodnik Wprost, który napisał kłamstwa Dworczaka, to też już nawet nie miałem siły specjalnie tego czytać, tylko poprosiłem prawników, żeby się tym zajęli. Odbudować? Budować na nowo? Pokazać faceta, takiego prawdziwego z krwi i kości, który... Tu chyba jestem dość, tak mi się wydaje, logicznie kontynuujący to, co mówiłem, o ile sobie przypominam naszą rozmowę sprzed lat. Który tak, ma bagaż grzechów, ma bagaż niefajnych zachowań, ma bagaż czegoś, co się wstydzi, ale jak każdy z nas, ale który nigdy nikomu niczego z rozmysłem żadnej krzywdy nie zrobił, nigdy. I który się w związku z tym musi trochę bronić i trochę swoją prawdę w tym wszystkim pokazać. Chciałem zapytać, kto najbardziej pomógł przy tym, co się u Pana wydarzyło. Natomiast na pierwszej stronie tej książki... A, miałem nie czytać, przepraszam, to jest dedykacja, jeszcze nie będę czytał. Dla Pańskiej mamy, więc... Tak, dla mojej mamy. Natomiast tam jest napisane, że dla swojej żony, na którą nigdy nie zasłużyłem, tak? Mhm. Skąd ta dedykacja? Dlaczego Pan na nią nie zasłużył? No to... Nie da się o to nie zapytać, jest ja na pierwszej stronie książki. Sam Pan wie doskonale, że pytania można zadawać zawsze, a niestety nie zawsze się na nie udzieli odpowiedzi. Tak. Ja się też trochę nauczyłem takiej większej bezczelności. Ktoś powie jeszcze większej bezczelności, no już w ogóle szczyt chamstwa. Ale nie, nauczyłem się trochę większej bezczelności w określaniu, gdzie są granice mojej prywatności. Moja żona wie, dlaczego to jest taka dedykacja, a niestety wszyscy pozostali muszą sobie dopowiedzieć resztę i swoją wersję. Jak to jest? Nie chcę powiedzieć tego słowa, ale chyba powiem. Spaść z najwyższych lotów swojej kariery. No boleśnie. Ląduje się albo w psychiatryku. No, na to byłem za mocny. Bogu dzięki. Albo na oddziale kardiologicznym. Tam Pan był. Tam wylądowałem. Tak się spada. Raczej bym powiedział... co mam udawać? Straszne to jest, tak? To jest straszne, bo człowiek... Tak, po pierwsze wie jakby co robił w życiu i... Ja nie mam problemu z określaniem tego. Część rzeczy oczywiście nie jest do ujawnienia, bo to są moje prywatne sprawy. To, co robiłem po rozstaniu z żoną, to też jest moja prywatna sprawa. To, że ktoś wlazł w to z bucierami, to już nie jest prywatna sprawa, bo to jest sprawa sądowa. Natomiast to, co
nad czym trzeba solidnie popracować, to co trzeba zrobić po tym, jak się już spadnie i się wyląduje na tym łóżku. Z tego łóżka też się w końcu schodzi, wychodzi i trzeba wrócić między ludzi. Chyba gdzieś mi najbardziej pomogło to, że ja wracałem na Śląsku. Czyli miejscu dla mnie szczególnym. I takim miejscu, w którym ta wiara w to, że jest cało prawda, cysto prawda i gówno prawda, przypisywana to księdzu profesorowi Tischnerowi definicja prawdy, że oni tam wiedzą, że to jest gówno prawda i że jakoś tam wierzą we mnie. To też pewnie nie wszyscy. Nie chciałbym popełnić grzechu pychy. Na pewno wiele osób pomyślało sobie, że się chłopak maskował przez parę lat, tak? A to despota, zarozumialec, arogant i jeszcze molestator. Ale tam chyba to wsparcie odczuwałem jakoś najbardziej. I tam mi było najłatwiej stawać na nogi. Czyli plan, jak przeżyć tego typu sytuacje, to bliscy przyjaciele, rodzina i miejsce? Też, ale to jest też czytanie? Takie... Tak, na pewno. Na pewno. Na początku odcięcie absolutnie od tego, co się dzieje wokół, bo myślę, że może to wariatkowo wcale nie byłoby tak abstrakcyjne, jak było, gdybym rzeczywiście przeczytał wszystko, co się wtedy ukazało, pokazało, skomentowało, co chodziło po różnych pudlach, nie pudlach i innych portalach żyjących z żerowania na najniższych ludzkich instynktach. Co niestety cieszy się ogromną popularnością i klikalnością. Więc tak, otoczenie. Tak najogólniej rzecz biorąc, otoczenie jest najważniejsze wtedy. A czy jeżeli wygra finalnie Pan te procesy, to będą kolejne dla portali, które przedrukowywały te informacje? Wie Pan... To ja się wtedy zastanowię, bo też bym chyba trochę popełnił po raz kolejny grzech pychy, gdybym teraz powiedział, tak, będą na pewno. Bo po pierwsze, ja nie wiem, jakim wyrokiem skończy się ten proces, który się toczy. No z bardzo prostego powodu. Po pierwsze, nie jestem sądem. Po drugie, ja jestem z tej szkoły prawniczej, a parę ładnych lat prawo studiowałem, w którym po prostu gębę się zamyka i czeka na sprawiedliwy wyrok sądu. A jak się z nim nie zgadza, to się nie pluje na sąd, tak jak to robią moi adwersarze po pierwszej instancji, tylko się po prostu wnosi apelację i koniec. O ile pamiętam, to mój komentarz po pierwszym wygranym procesie ograniczył się do tego, że jasne, że się cieszę. I to było tyle. To, co się polało z drugiej strony, to... No ale okej, nie chcę wchodzić, bo to znowu jest terytorium sądowe. Jakby, tak? Czy będą? Nie wiem. Jak wygram obydwie te sprawy, to się zastanowię nad tym. Wie Pan, trochę jest mi szkoda życia, bo każda z tych rozpraw to jest cholera. Znaczy teraz idę się tam bić. Ja już mi minął ten moment, w którym rzygałem z zdenerwowania i nie mogłem przełknąć śniadania przed procesem. Teraz już idę się tam tłuc o swoje i o imię i nazwisko, nie tylko moje, ale mojego syna, który też ma na imię Kamil. I to ciągle nie są przyjemne sytuacje. Nie wiem, czy mi się chce, ale jeśli rzeczywiście nadal niektóre z tych portali będą tak bardzo chętnie korzystały z tego, co mówią moi przeciwnicy, to być może z nimi też pójdę do sądu. Co by się musiało stać, żeby poczuł Pan, że rachunki zostały wyrównane? Nigdy nie zostaną wyrównane. Nigdy. Ale też myślę, że nigdy nie będę sobie zadawał pytania, czy rachunki są wyrównane. Rachunki nie są wyrównane, bo ktoś wywrócił mi życie do góry nogami. I takiego rachunku się nie da po prostu wyrównać. Niczym. To nie są ani pieniądze, ani... Pan, ciężka dyskusja rozgorzała. No. Jezus Maria, facet chce 7 milionów, 9 milionów łącznie na to. I tu powstrzymuję język. To jest coś, czego mnie też te półtora roku nauczyło. Już nie klnę tak, jak kląłem kiedyś. Do jasnej cholery. To już nawet nie o mnie chodzi. Ale to, jaką cenę zapłaciła za to grupa bardzo bliskich mi osób.
Rodzina w pierwszej kolejności. Moi przyjaciele trochę też. Ale też i o tym chyba nie mówiłem, a myślę, że może warto to powiedzieć. Wie pan, w faktach miałem szczęście pracować z ludźmi nieprzeciętnymi. Te dziewczyny, które do nas trafiały w wyniku zresztą konkursu, który był organizowany wspólnie z działem HR, nazywał się Puławiacze Pereł, to były najzdolniejsze ze zdolnych. Przepraszam, no nie jest moją winą, że część z nich była również atrakcyjna. One po tych wszystkich artykułach miały prawo poczuć się jak... Nie waham się użyć tego słowa dziwki, które karierę zawdzięczają temu, że przeszły przez łóżko Durczoka. I to było, i to jest coś dla nich tak potwornego, tak obrażającego, tak poniżającego, że szczerze mówiąc, ja z tym jest mi się tak samo trudno pogodzić, jak z krzywdą, którą wyrządzono moim bliskim. I to mnie wkurza do dzisiaj tak samo bardzo, jak mnie wkurzyło wtedy. Że można komuś, kto ma dwa fakultety, zna trzy języki, jest po prostu urodzonym materiałem na dziennikarza, przypiąć łatkę szmaty, która robi karierę w taki sposób. Znaczy, to było coś potwornego. I takich rachunków się nigdy nie da wyrównać. To jest coś, co szczerze mówiąc boli mnie bardzo. Chyba nikt o tym nie pomyślał rzeczywiście, o tej drugiej stronie. Prawda? Że to nie były tylko artykuły o mnie. Że to były też artykuły o tych wszystkich zdolnych, fajnych, świetnych dziewczynach, które tam pracowały. Czego najbardziej panu brakuje z tego okresu przed aferą? Najpierw mi brakowało samochodu służbowego. Okay. Bo miałem fajny. I to, że musiałem z kierowcą. Nie. To za wielką frajdę sprawiało prowadzenie. Mhm. I to, że go musiałem oddać 8 godzin po rozmowie z prezesem, wkurzyło mnie strasznie. No dobra, ale kupiłem sobie podobny. Serio? Brakowało mi dziękuję. Brakowało mi bardzo dziękuję ze strony dwóch facetów. Którzy pana zatrudniali. Którzy wiedzieli o mojej zawodowej aktywności prawie wszystko. Którzy wiedzieli, że to są pierdoły kompletne. To, co zostało napisane. A czy cała, mogę mówić, afera? Aż, proszę uprzejmie. Czy cała... To wolny kraj. Czy cała afera przyniosła jakiekolwiek dla pana plusy? Nie przyniosła żadnych plusów. Nie przyniosła. Zastanawiałem się nad tym wielokrotnie. Czy mogę cokolwiek, co się wydarzyło w tym czasie nazwać plusem? Nie. Z całą pewnością kilka lekcji. Ufność musi być bardzo ograniczona. Żarty męskiej szatni to są żarty męskiej szatni, nie są wynoszone na zewnątrz. Jak na kogoś podnosisz głos, to się 7 razy zastanów, czy tego kogoś to po prostu nie boli. Ja się nie zastanawiałem. I ostatnia lekcja z tego wszystkiego to, że przyjaciele są wszystkim. Czy woli pan siebie sprzed afery, czy po? To jest podchwytliwe pytanie. Myślę, że spo. Myślę, że spo. Czyli jednak są plusy? Nie ma plusów. Nie ma plusów. To są wnioski. Myślę, że spo, dlatego, że jest we mnie dużo więcej takiej empatii dla ludzi. Choć to też jest niesprawiedliwe, znaczy niesprawiedliwe, Boże kochany, no to strasznie ciężko mówić, że coś jest niesprawiedliwe w tym wszystkim. Ale to, że mnie się wydawało, że robię dużo dobrego dla ludzi, nie uważałem za stosowne się tym jakoś specjalnie chwalić. Wręcz przeciwnie. Teraz to samo, co robię, jest wyciągane jako ocieplanie wizerunku. Ja nie wydaje mi się, żebym był jakoś szczególnie złym facetem przed afery, jak pan to określił. Jak to można na myśli określać?
Natomiast wkurza mnie to, że teraz z wielu różnych rzeczy muszę się tłumaczyć, ale też takie przeżycia jakoś tam uczą pokory. I jeśli nad pewnymi rzeczami, nad sobą zacząłem pracować, no to myślę, że to jest jakaś lekcja, którą wyciągnąłem. Znowu się powstrzymałem przed słowem zysk albo korzyść. A co może pan zrobić, żeby się to za panem nie ciągnęło? Czy jest coś takiego? Nie ma. To się jakoś zawsze będzie ciągnęło. Wie pan, tu proporcją oczywiście, ale to trochę tak jak z rurkiem. Czyli z, minęło ta, ze stołem. Słynną akcją ze stołem. Minęło od tego 9 lat w tej chwili dokładnie. I ilość komentarzy na Twitterze i na Facebooku, które ciągle do tego wracają, a stół w Polsacie to umalony czy tam i tak dalej, jest tak zdumiewająco wielka, że to był w ogóle pierwszy moment, w którym ja poczułem siłę internetu. Coś nie było zupełnie, że nagle 20 lat roboty i facet staje się rurkiem. No, po prostu młodzież woła o rurek, idzie na ulicę albo dzieje się coś takiego. Tyle lat minęło, a ludzie... Ja myślę, że ta sprawa jakoś tam będzie się za mną zawsze ciągnęła i jak ktoś będzie chciał uderzyć i wykorzystać, to zawsze to zrobi, a jak nie, to nie. I tyle. Taki fragment wyboldowany właściwie w książce, bo też na samym końcu jest. Sobota wieczór, Marianna miała jakąś rodzinną imprezę i tak jak tego w duchu najbardziej wtedy pragnąłem, zostałem sam. Chciałem się ze sobą skonfrontować i rozliczyć. Brałem pod uwagę różne scenariusze. Niech pan nie zadaje pytania, bo nie uzyska pan odpowiedzi. To zadam trochę inaczej to pytanie. Czy było blisko, żeby pan sobie z tym nie poradził, co się wydarzyło? Następne pytanie poproszę. Napisał pan list do kolegów, do tak. redakcji. Ile osób podpisało? Nikt. Pewnie dlatego, że ci, którzy wiedzieli, że go napiszę i wiedzieli i go przeczytali, wiedzieli, że oni nie muszą odpisywać. Niewielu ich było, Bogiem a prawdą, ale byli. Bo z nimi miałem właściwie normalny, bieżący kontakt. Znaczy normalne to w tych czasach nic nie było, ale taki na bieżąco. I oni zadzwonili. Nie dostałem maila od nikogo z podziękowaniem. Ale żeby była jasność, ja nie oczekiwałem, broń Boże, jakiegoś dzięki po tym wszystkim, dlatego że ja miałem świadomość, że gdzieś moja jakaś własna nieostrożność, coś, jakieś uchylone drzwi do życia prywatnego, jakiś błąd, który gdzieś popełniłem, nie umiem go nazwać, życiowy, spowodował, że wpieprzyłem mój zespół w niezły zestaw problemów. Że zamiast łazić na konferencje prasowe i odpowiadać albo zadawać pytania i słuchać odpowiedzi polityków, oni muszą sami odpowiadać na pytania o to, co się dzieje z ich szefem. Mhm. I ten list był przede wszystkim po to, żeby oni wiedzieli, że mogą go pokazać i powiedzieć, słuchajcie, ten facet się zachował ok. On nas nie obciąża tym, co sam nabroił albo nie nabroił, ale co napisano. Tak? Drugi list poszedł do zarządu, co było całkowicie naturalne. Jak dzisiaj słyszę niektórych polityków, którzy mówią o tym, że trzeba zostać na stanowisku, bo inaczej się sprawy nie wyjaśni do końca, to mi hej, jasna cholera bierze. W ogóle jak słyszę polityków po roku ich obserwowania i słuchania z drugiej strony ekranu, to też mnie cholera bierze. Ale ja wtedy po prostu uznałem, że jedynym uczciwym, normalnym, regularnie uczciwym wyjściem z tej sytuacji jest po pierwsze dać zespołowi normalnie pracować. Cholera, nie po to, żeśmy razem robili 10 lat taki program, takim wysiłkiem, taką ceną nerwów, zdrowia, także ich, bo przecież ja też nie ukrywam tego, tak? Wrzeszczałem na ileś tam osób i nie wydaje mi się, żeby oni się jakoś świetnie z tym czuli. Raczej to nawet wiem, wnosząc po pytaniach i historiach, o które pytała mnie komisja. Było im z tym źle. Więc po tych 10 latach prawie takiej charówy ciężkiej wspólnej, no ja nie mogę być jakimś kamieniem, który ich ciągnie na dno. No, nie po to byli najlepsi w mieście,
i to robili najlepszy dziennik w Polsce, żeby teraz się musieć mierzyć z jakimiś domniemanymi przewinieniami swojego szefa. I dlatego był ten list. Stoi Pan na czele teraz portalu plus program. Zarządza Pan wieloma osobami. Tak. Czy są momenty, w których gryzie się Pan w język? Właściwie gdyby określenie ugryźć się w język miało rzeczywiste znaczenie, takie werbalne, a nie przenośne, to ja bym już tego języka nie miał chyba. Tyle razy, ile się gryzę. Chociaż nie, tak szczerze mówiąc, staram się myśleć 3 zdania do przodu. Tak jak do tej pory myślałem 2, tak teraz myślę 3. Więc już się nie muszę gryźć, tylko w tym trzecim, o którym myślę do przodu, to eliminuję ewentualnie. To jedna z, też z lekcji, którą wyniosłem, że z ludźmi się nawet można żegnać w pracy w sposób taki, który nie je uwłacza nikomu, żadnej ze stron. Chociaż nigdy nie są łatwe rozstania, ale tak jest. Że można podejść trochę inaczej. Ale to też nie znaczy, wie Pan, że ja nagle, nie wiem, się stałem jakimś aniołem. Bo jak są takie momenty, gdzie naprawdę coś powinno wylądować na stronie już 15 minut wcześniej, a nie ląduje, to mi się zdarza podnieść głos i niestety ze 2 czy 3 razy to się stało, no, ale to jest ta robota. No. U nas być może, dlatego że stawka była tak wysoka, wyglądało to trochę ostrzej i o to mam do siebie pretensję, że do tego dopuściłem. Pod tym wywiadem pojawią się pewnie komentarze, takie jak znalazłem pod jednym z ostatnich Pana wywiadów. Pozwolę sobie zacytować. Śmiało. Proszę, jakby nie są to moje słowa. Jak można promować taką osobę? Facet za mobbing i molestowanie, w końcu za to go z TVN wywalili. Byłby w normalnym kraju skończony. Jak Pan na to odpowie? No właśnie, i to jest coś, co, o czym już rozmawialiśmy, tak? Że to jest krzywda, której nikt nigdy i żadne miliony złotych, których i tak nie dostanę, bo przecież nikt w Polsce nie zasądzi nagle od borykającego się, zdaje się, ze spadającą sprzedażą tygodnika Wprost, a nie od Latkowskiego czy Majewskiego, czy jeszcze kto tam jest pozwany, takich kwot. Ale to jest właśnie taki moment, w którym człowiek się przekonuje, że nie ma takich pieniędzy, które zrekompensowałyby tego typu opinie. Bo ten pan albo pani, nie wiem, on wie. On wie, jak było. Najlepiej. No, oczywiście, że tak. Do tej pory Polacy znali się na pogodzie, na medycynie i na telewizji. Od jakiegoś czasu znają się na wszystkim. I jest cała masa kibiców, takich, którzy bardzo wspierają. Ja się staram czytać te merytoryczne komentarze, które są. Zresztą Facebook pod tym względem jest daleko bardziej cywilizowanym miejscem niż Twitter. Na Twitterze duża część powitań, kiedy wpuszczam poranny dzień dobry, zaczyna się od słowa krechę już wciągnąłeś. Więc Facebook jest instrumentem dużo łagodniejszym i na Facebooku jest dużo więcej wsparcia. Jest takiego, a nawet jeśli krytyki, to zdecydowanie bardziej merytoryczne. Natomiast to są właśnie takie głosy. I teraz, no tak, z jednej strony to by się chciało polemizować, tak? I powiedzieć tak tej pani w wysokich obcasach. A co pani do cholery o mnie wie? Na podstawie czego pan, na podstawie tych 3 tekstów, które są przedmiotem procesu, w tym jednego przegranego? Znaczy, jakim prawem? A z drugiej strony każdy ma prawo sądzić, że Durczok to buc, molestant, cham, powinien być skończony, zapaście pod ziemię i nie wiem, co tam jeszcze. Taka uroda internetu, życia publicznego i swobody wypowiedzi. Nie zamierzam pozywać, naprawdę. Dopóki ktoś nie przekroczy jakiejś radykalnej granicy, to niech sobie pisze. W dużo mniejszej sile, ale też to odczułem na swojej skórze, że wszyscy wiedzą najlepiej. Trzymam kciuki za Silesion, trzymam kciuki za nowy program. Bardzo dziękuję za to, że był Pan moim gościem. Wielkie dzięki.